Profesor Henryk Skarżyński powtórzył ubiegłoroczny sukces i został najbardziej wpływową osobą w polskiej medycynie. Ranking podała już po raz 14 redakcja Pulsu Medycyny. Uroczystość odbyła się 17 stycznia w hotelu Bristol w Warszawie. Po raz trzeci natomiast miesięcznik wybrał także 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia. W tej ostatniej kategorii zwyciężyła profesor Alicja Chybicka. Laudację na cześć profesora Henryka Skarżyńskiego wygłosił profesor Mirosław Ząbek, kierownik Interwencyjnego Centrum Neuroterapii Kliniki Neurochirurgii CMKP Wojewódzkiego Szpitala Brudnowskiego. Podkreślił nie tylko wielkie zasługi profesora w dziedzinie medycyny polskiej, ale także zasługi społeczne, organizacyjne i artystyczne. Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt dla mnie móc przedstawić osobę tak niezwykłą, tak utalentowaną, tak wszechstronną. I budując taką pochwalną mowę, w zasadzie powinno się tak ją skonstruować, żeby do końca nie wiadomo było, kto jest laureatem dzisiejszego naszego spotkania. Natomiast osoba, którą zapowiadam, jest tak znaną, tak wszechstronną, tak sławną, że nie da się utrzymać tego do końca i za chwilę będzie wiadomo, kto zajął pierwsze miejsce. Człowiek wyróżniony tą nagrodą najbardziej wpływowej postaci w medycynie w Polsce jest osobą niezwykłą. Obdarzoną jest wieloma talentami, umiejętnościami i przede wszystkim niezwykłymi cechami osobowości, która potrafi sprawić, że są przy nim ludzie, którzy mu ufają, którzy wierzą, przeszli z nim całą drogę, którą kiedyś przed ponad 20 laty sobie wybrał. Jest on nie tylko niezwykłym, wspaniałym lekarzem, niedoścignionym chirurgiem, naukowcem, wynalazcą, niezwykłym poetą, menadżerem, jest człowiekiem wielkiego serca, to bijącym wszelkie rekordy, to chcę powiedzieć, że nawet bije rekordy Guinnessa, wpisując swoje osiągnięcia do wielkiej księgi rekordów Guinnessa. Jest postacią w moim odczuciu bardzo niezwykłą, dlatego że potrafi pokazać, że jeśli się kocha to, co się robi, jeśli od każdej operacji wychodzi się z przekonaniem, że gdybym był chory, chciałbym być tak zoperowany, jeśli ma się pasję, jeśli ma się wiarę, jeśli myśli się o tym, to osiąga się to, co on osiągnął, taki stan, że myśl kreuje rzeczywistość. W związku z tym wydawać się by mogło, że to, co się pomyśli, ono się zrealizuje. Natomiast ono się realizuje nie tylko z samej myśli, ale z ogromnej pracy, ogromnej determinacji. Jest to osoba, która stworzyła najmłodszą tego typu placówkę, którą za chwilę przedstawię, powiem, to mimo krótkiej historii tej placówki ośrodek ten wykonuje najwięcej operacji, najwięcej konsultacji na świecie. Jest to rzeczywiście ogromna wizytówka naszego kraju. Przed 20 laty w gołą ziemię, pustą, wbił szpadel, marząc o tym, że zbuduje tutaj światowe centrum i parafrazując słowa piosenki braci Golców, że tu na razie jest ściernisko, wkrótce będzie San Francisco, to San Francisco rzeczywiście powstało. Powstało wielkie europejskie i światowe centrum medyczne. To, co wydaje mi się, że jest jednym z koronnych i niezwykłych osiągnięć pana profesora, to, że rozpoczął leczenie częściowej głuchoty zarówno u dorosłych, jak i u dzieci poprzez wszczepianie różnych implantów. Również jako pierwszy na świecie dokonał połączenia słuchu akustycznego, słuchu naturalnego ze słuchem elektrycznym. Centrum międzynarodowe, które stworzył, jest to centrum edukacyjne, dydaktyczne i szkoleniowe. W tym centrum przeszkolił już ponad 4000 lekarzy ze wszystkich kontynentów na świecie. Wprowadził jako pierwszy na świecie klasyfikację oceny wyników po wszczepionych implantach. Zrealizował kilkadziesiąt programów naukowo-badawczych międzynarodowych. Zrealizował przesiewowe badania słuchu u dzieci na 4 kontynentach. Długo można było wymieniać osiągnięcia pana profesora. Stworzył również pierwszą na świecie krajową sieć teleaudiologii. Jest to rzeczywiście wizytówka medyczna naszego kraju, natomiast jest osobą odznaczaną poza wieloma odznaczeniami międzynarodowymi, państwowymi, które uzyskiwał od papieża Franciszka, od koronowanych głów innych krajów. Dostawał nagrody państwowe, nasze, od premiera, prezydenta, ministra, prezesa Polskiej Akademii Nauk,
plus wiele naszych nagród i wyróżnień naszego środowiska lekarskiego. Jest honorowym profesorem wielu uniwersytetów, jak również wielokrotnym doktorem honoris causa wielu uczelni na świecie. To, co mogę powiedzieć, że myślę, że wyrażę tutaj nie tylko swoje jakieś przekonanie i myślenie, ale laureatem oczywiście jest profesor Henryk Skarżyński. Pragnę tutaj w naszym imieniu podziękować Ci, Henryku, za dar Twojej obecności w naszej społeczności medycznej. Profesor Skarżyński podziękował za wyróżnienie oraz za słowa laudacji, mówiące o 25-letniej aktywności profesora. Bardzo dziękuję za tyle ciepłych słów, Mirku. Nie usłyszałem w ciągu tych 25 lat aktywności razem wziętych. Bardzo dziękuję, chociaż wszyscy, którzy o mnie mówili, mówili bardzo serdecznie i bardzo ciepło i wszystkim zawsze bardzo dziękowałem, ale ty doszukałeś się tylu szczegółów, że ja ich w sobie nie mogę jeszcze odkryć. Bardzo dziękuję za uznanie, co jest oczywiste. Ta lista 100, a właściwie 200 wpływowych jest, można ją dowolnie odwracać. Cieszę się, że jest taki ranking. Cieszę się, że doceniamy siebie. Kto jest pierwszy, a kto setny, jest to tak mała różnica, że naprawdę trudno powiedzieć, kto był bardziej zasłużony dla środowiska naszego, a kto mniej. Tak naprawdę najbardziej mnie cieszy to, że byłem w tej setce we wszystkich dotychczasowych rankingach. A jak słyszeliśmy, jedni byli na początku, inni byli później, inni są jeszcze dziś. To znaczy, że w mojej pracy jest pewna systematyczność. Po prostu się staram. Staram się robić to, co mogę i najlepiej jak mogę. Bardzo się cieszę z tego powodu, że tak jest. Rok ubiegły był bardzo szczególnym rokiem. Mój przyjaciel Mirosław o tym wspomniał. Rokiem 25-lecia wprowadzenia programu leczenia głuchoty w Polsce i 20-lecia funkcjonowania Instytutu. Za tym się kryje szmat różnych osiągnięć, za tym się kryje wielka historia, jak zmieniała się polska medycyna, jak zmieniała się polska nauka. W tym obszarze staraliśmy się to udokumentować, zbierając, wyszukując różne fragmenty. Wiele osób się z tą historią zapoznało. 20 lat Instytutu to 20 lat jednostki, która powstała z naszej inicjatywy. Jednostki, która musiała sobie zbudować tak naprawdę wszystko. Jeżeli w pierwszej części Kajetan udział nasz zespołu wynosił 80% tego, co zbudowaliśmy, a finalnie 38% nasz wkład wypracowany przez zespół, że powstało Światowe Centrum Słuchu, to znaczy, że była na to potrzeba, to znaczy, że rzeczywiście wykonujemy tyle operacji, udanych operacji, bo gdyby nie były udane, to już byśmy nie istnieli. W naszym obszarze nie ma takiego ośrodka na świecie, który miałby serię 3 kongresów światowych. 2 będą miały po raz pierwszy miejsce w Europie, no i oczywiście w Polsce. To wszystko bardzo cieszy, ale tak naprawdę to cieszy nas to, że wokoło nas, mówię o zespole, jest wielu pacjentów, i że te 20 lat, bo ja nie otrzymałem, mam nadzieję, tego wyróżnienia za 25 lat działalności. Otrzymałem to za ostatni rok, w którym wyróżniono mnie ponad 20 razy w różnych miejscach i to się wiązało z konkretną pracą. To się wiązało z tym, że zrobiliśmy badania przesiewowe, nawiązując współpracę z instytucjami rządowymi, tak jak KRUS, ale również z całą hierarchią kościelną, żeby proboszczowie, biskupi powiedzieli, że badania przesiewowe u dzieci są ważne, żeby dzieci nie bały się i poszły. To jest okazja do pokazania nas jako lekarzy w pewnym środowisku, w innych środowiskach, że my mamy coś do powiedzenia i że warto jest czasami nas posłuchać. Jeżeli wśród 4 osób w Toronto wyróżnionych przez środowisko międzynarodowe się znalazłem, to dzisiaj to mówię jako Polak, jako przedstawiciel tego środowiska, że obok Australijczyka, Amerykanina, Niemca i znalazł się Polak, gdzie uznano, że to są te 4 osoby, które niosły największy wkład w rozwój komunikacji współczesnych społeczeństw. To bardzo cieszy. Jeżeli z panem marszałkiem Karczewskim udało nam się
z udziałem wielu tu obecnych zorganizować debatę, co wpłynęło najbardziej na rozwój medycyny, z udziałem środowiska dziennikarskiego, któremu bardzo dziękuję za krytyczne opinie i za włączenie się. To znaczy, że chcieliśmy pokazać na forum polskiego parlamentu, że naprawdę jako środowisko w niełatwych warunkach osiągamy wiele sukcesów i warto o tych sukcesach mówić, żeby nie mówić tylko o tym, że coś się wydarzyło aferalnego. Mógłbym tak mówić dużo, ale to chyba nie jest to miejsce. Ja się cieszę, że o naszych sukcesach mówią pacjenci. Są członkami naszych konferencji naukowych, są członkami naszych różnych spotkań i uroczystości. To oni są tak naprawdę najlepszym świadectwem tego, co nam się dotychczas udało zrobić. Pewnie niektórzy z Państwa oczekują, co bym powiedział, jaki ma być dzisiaj lekarz, żeby tutaj był, w tej setce czy tej dwusetce. Może niektórych zaskoczę. W tej cyfrowej rzeczywistości to nie może być lekarz, który jest Judymem. Judym mógł nie liczyć, mógł się kierować sercem. Dzisiaj, nie zapominając o sercu, o empatii, o podejściu, każdy z nas musi liczyć. Musi liczyć, dlatego że od nas zależy, czy dokonamy takiego wyboru, czy innego wyboru. Kogoś ten wybór dotknie pozytywnie, komuś może nie starczyć. A zatem dzisiaj lekarz przy zachowaniu tych wszystkich wzniosłych i ważnych wartości musi liczyć i musi zdawać sobie sprawę z tego, że każdy z nas wpływa na to, co się dzieje. Trzeci z prezydentów amerykańskich, Thomas Jefferson, powiedział, jest nieprawdopodobne, ile może osiągnąć człowiek pod warunkiem, że coś robi systematycznie. A zatem trzeba robić to, co robimy systematycznie. Wtedy rzeczywiście nasze osiągnięcia będą wielkie, będą zauważalne w kraju i na świecie. Zakończę takim krótkim podsumowaniem, jeżeli Państwo pozwolicie. Życzę wszystkim, by w tym roku sukcesów było więcej. Życzę, żebyśmy mogli w spokoju, w pewnej rozwadze i równowadze podejmować ważne decyzje dla naszego systemu. Bez tej życzliwości ludzkiej i bez tego zaufania, że każdemu z nas, każdemu zależy na tym, żeby było lepiej, może nie być lepiej. A chcielibyśmy, żeby kolejne spotkanie listy 200 wybitnych, wpływowych było równie radosne jak te poprzednie od 2002 roku. Myślę, że Państwo o tym dobrze wiecie, że jest wiele sukcesów w polskiej medycynie. Całkiem dużo tych osiągnięć jest uznanych w świecie. To od nas zależy, czy pamięć o nich nie zaginie. Bardzo dziękuję. W wywiadzie profesor podziękował wszystkim pracownikom oraz pacjentom Instytutu. Moi drodzy, zwracam się do wszystkich członków zespołu i do naszych pacjentów, bo to wspólna praca zadecydowała o tym, że po raz drugi znalazłem się na czele listy wpływowych. Pojęcie wpływu jest bardzo względne. Można być wpływowym bardzo, mając 50 pozycje, można być pierwszym. Cieszę się, że jestem we wszystkich rankingach obecny na tej liście. To znaczy, że to, co my wszyscy robimy, to, co czują pacjenci, to, co otrzymują od nas pacjenci, jest ważne, jest potrzebne. Cieszę się, że mogliśmy w tym roku kolejnym pokazać, ile udało się zrobić, jaki mieliśmy wpływ na to, co się działo w naszej obszarze działania, otolaryngologii, audiologii, foniatrii, ale również i poza tym, bo pokazaliśmy troszkę więcej niż tylko medycynę, troszkę więcej niż tylko ekonomię, troszkę więcej niż zwykłą organizację. Pokazaliśmy bardzo dużo, jak zapamiętać to, co za nami, jak wyciągnąć z tego najlepsze wartości, które będą nam przyświecały w dalszym naszym rozwoju. Liczę, że to będą długie, długie lata udane dla całego zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Lista 100 to zestawienie najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia. Tworzona przez Puls Medycyny cieszy się uznaniem środowiska. Wyboru osobistości, które znajdują się w rankingu, dokonuje jury złożone z ekspertów powołanych przez redakcję Pulsu Medycyny.